Anna Śliwińska, Ucieczka drożdży. W niedzielę babcia chciała upiec ciasta. Drożdże urobiła, przy piecu postawiła. Rosną, rosną w misce ogromne i puszyste. Więc babcia hyc, zagląda. Niech babcia nie podgląda, zawołały chórem. Oblała się purpurem. Przykryła je ściereczką, jak ciepłą kołdereczką. I już tam nie zagląda, już drożdży nie podgląda. A drożdże obradują, ucieczkę kombinują. Rosną, rosną w misce ogromne i puszyste. Uciekają z miski. Słychać babci piski. Biegnie babcia żwawo, bujając się na prawo. Dokąd, moje drogie? Ja z was ciasto zrobię. Ciasto wyrobione, do pieca już włożone. Rosną drożdże wysoko, cieszą babci oko. Wyjmuje babcia z pieca i taka oto heca. Drożdże figla spłatały. Najpierw duże się stały, a potem opadły wzburzone. Bo były obrażone. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.